ale słuchajcie, na linii mamy Piotrka Szeligę. Siema, Piotrek. Siemano, jestem w końcu. Słuchaj, trzeba wyjaśnić to, co się wydarzyło na końcu Face to Face'a, bo to najbardziej rozjuszyło Michała. I Piotrek. Zapraszam serdecznie Twitch TV Szeli oficjalnie. Szeli będzie jadł kozy i pokazywał fajfusa. I ruchał cię kurwa w łeb. Ruchać to ty sobie możesz kurwa siebie. No. W dupę możesz ruchać. Ty sobie możesz nie kurwa... Nie mów takich rzeczy. Ty sobie możesz wiesz co robić. Na EBB, kurwa. Idź tam, idź scenariusze kurwa odgrywaj. Kurwa aktorze. I aż wyszedł? A co to takiego rozjuszyło? Że miał ściągawy na telefonie? Od EBB? Że prawda wyszła na jaw, kurwa? Debilu, rozmawiamy o końcu, a nie o Ty połowie. Jesteś debilem, kurwa, nie? Chopie, odzywaj się, kurwa, albo się zaraz otoczamy. Mecz już się rozpoczął, widzimy wymianę strzałów. Kule przelatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. Och, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Odzywaj się, kurwa, albo się zaraz otoczamy. A ty jak się do mnie odzywasz? No jak się do siebie No jak się odzywałeś, jak skończyliśmy face to face? No ale to no, było dawno i nieprawda. No, powiedz, no ale skończyliśmy face to face, kurwa, no i ty... Czyli chcesz ode mnie, żebym wyrażał się w stosunku do ciebie z szacunkiem, a ty jak żeśmy zakończyli naszą rozmowę i face to face, zacząłeś co mówić? No, ale ty też powiedziałeś swoje, tak? No ale nie, bo ty powiedziałeś pierwszy. No ty powiedziałeś swoje, ja powiedziałem swoje, tamten temat tam wzięty. Teraz jest kurwa nowy temat, więc albo rozmawiamy, albo kurwa nie płynnie do tego, co powiedziałeś ty. Niech się wypowie Piotrek. Wyciągnij telefon, zobacz, co ci EBB napisało, żebyś wiedział, co mówić. Że jesteś debilem. Aha, no to dobra, no to spoko. Tyle masz do powiedzenia. To zacznijmy od... Słucham cię, Hubercie teraz. Słucham cię, Hubercie, w takim razie. Powiedz te słowa, które Piotrek powiedział do ciebie na końcu programu, które tak najbardziej się rozjuszyły i spytamy się Piotrka, dlaczego tak powiedział. Znaczy mówił coś o jakimś ruchaniu i tak dalej. No, ja nie przepalam takich... Znaczy ja nie rozumiem takich tekstów mężczyzna do mężczyzny. No, tyle. Ja nie pamiętam, co to powiedziałem. Że go wyruchasz w oktagonie, chyba, że... to ja tak już nie, powiem. No. Nie, ja chciałem kolokwialnie powiedzieć, nie, słuchaj, ja chciałem kolokwialnie powiedzieć, że ci się ja pamiętam, podoba? Co powiedziałem. Powiedziałem, że chuj ci w dupę, a powiedziałem, nie, w sumie w dupę nie, bo to przyjemność. To tyle no ci powiedziałem. Kurwa, no co mam teraz rozmawiać z gościem, który kurwa o chujach w dupie i tak dalej? No kurwa, ja nie wiem, no, nie będę gadał z typem o chujach w dupie i o ruchaniu, kurwa. No dobra, nie gadam, tylko jesteś debil i chuj, no i tyle. Mówi do kogoś, żeby mu powiedzieć, żeby wypierdala, to się mówi chuj ci w dupę. Wypierdolę to ja ci w łeb. Sobie pomyślałem, że nawet na to nie zasługujesz, kurwa. Na co nie zasługuję? Na chuja w dupę. O, już mocne. To ty dostaniesz do mordy, kurwa, i co? No i będziemy się teraz tak przerzucać? Kurwa, czekam na tą walkę! 2 tygodnie, kurwa! No. Ale Piotrek bardziej pewny siebie. Tak, Piotrek, słyszałeś te słowa Michała, że jak on się odpali, to do waszego pojedynku w ogóle nie dojdzie? A nie się odpala, człowieku, no kurwa, nie się odpali, to zaraz go, kurwa, przegasimy, dobrze. Spokojnie wasza rozszyfrana. No to niech mnie przygasi. Jest plan. Czekam jest na to, aż mi przygasisz. Jest plan na Michała, jest konsekwentnie realizowany, także wszystko będzie się działo w klatce. Twój plan się zmieni, jak dostaniesz pierwszego strzała w ryja. To już tak wtedy zapomnisz o twoim planie. To tak samo jak twój. Piotrek, a podtrzymujesz te słowa, że pierwsza kontra i Michałowi zgaśnie światło? Chopie, to nawet nie będzie czasu na kontrę miał, kurwa. No dobra, no to na to liczę. Ja też na to liczę, właśnie, no że nie liczę, tylko ja wiem, że wejdę ci rozpłatam głowę i będzie po wszystkim no to, i się skończy no twoje pierdolenie. No kurwa, ja już czekam w chwilę arbitra. Nie chodzi o moje pierdolenie, to jest dla mnie najlepsza bitka, nie? Tylko chodzi o całokształt sytuacji. No. Mówię, że chodzi o całokształt sytuacji, jak co się tam działo w ogóle. Od samego początku, kurwa, jak się widzieliśmy, po tą walkę. Dobra, panowie, ale jeszcze, słuchaj, Piotrek, padło jedno słowo, że ty zacząłeś swoją całą ofensywę w stronę Michała dopiero po ogłoszeniu tego pojedynku. No właśnie to jest kłamstwo, kolejne kłamstwo. Nawet jestem u siebie na streamie i ludzie nawet sami pisali na czacie, że to jest pierdolenie, bo sami, kurwa, wiedzą, jak jest. To znaczy? No to znaczy, to było tak, kurwa, że to oni normalnie chcieli cały czas wywiady ze mną, grali mnie do tego EBB, ja nie chciałem z nimi robić wywiadów, kurwa.
kurwa. Bo taka jest nasza rola, jak przyjeżdżamy na konferencję, no ja wiem, że prowadzimy z kimś wywiad. Ja wiem, że w umowie zlecenia masz tak napisane, kurwa, no ale to nie gadaj głupot, że kurwa ja do was przychodziłem po te wywiady. Ale ja nie mówiłem, że ty do nas przychodziłeś po wywiady, tylko że przyszedłeś. Przychodziłem, że się z wami witałem, sami kurwa podeszliście pierwsi. Piotrek, no chodź na wywiady, no chodź tutaj coś pogadamy. A no później, taka kurwa, jest nasza rola, kiedy przyjeżdżamy na konferencję, zapraszamy ludzi na wywiad. Ja mówiłem, że to ty pierwszy przyszedłeś do nas się przywitać. Nie przyszedłem do nas pierwszy się przywitać. No to kto, ja przyszedłem do ciebie? Kurwa, nie wiem, znaleźliśmy się chyba w jednym momencie, w jednym miejscu, kurwa, i to samo tak może wyszło, kurwa. No dobra, nie Piotrek, skoro ale ty nie podszedłeś pierwszy, i się ma, ty ręki, byku, co tak się tak przerzucamy i wyciągnąłeś rękę, czy ja przyszedłem do ciebie i mordo, co tam słychać i podałem ale ci rękę. Ale nikt do nikogo nie przyszedł wtedy, kurwa, po prostu staliśmy... Nie, Piotrek, to chyba... ty przyszedłeś. Tak, przyszedłem do ciebie, cześć Michał, kurwa, ja pierdolę, ale super, że cię zobaczyłem, normalnie. Cześć, no coś Michał. W tym stylu. No kurwa. Coś podobnego. Jeszcze cię w pierwszy pocałowałem, kurwa, którego nie masz. Ale ty, kurwa, gadasz bzdury, chłopie. Ja bym powiedział normalnie, jak było, a nie, kurwa, takie bzdury. No ja mówię, jak było. No to, kurwa, no ja też mówię, jak było, no i coś się nie pokrywają te dwie wersje, no. No to tak, jak się nie pokrywają nasze wersje, kto co komu zrobi w oktagonie, no. A ty co możesz zrobić, kurwa, w oktagonie? Ty co możesz kogel mogel pierdolnąć, kurwa, na wieczór, chłopie, jak będziesz oglądał, kurwa, TVN Turbo. Ja nie oglądam w ogóle TVN-u. Nie mam żadnego programu w domu. A, ty nie masz żadnego, jak nie masz, już masz EBB, kurwa. Ty jak nie masz żadnego programu? Ale to jest kanał na YouTubie, ty kurwa debilu, tłumaczę ci już coś, kurwa, któryś raz. Michał, kurwa. Nie no, kurwa. Michał, weź nie zrób tak kłódkę do Sofii. Ej, ale ja muszę rozmawiać z gościem z Patryka, chyba. Naprawdę, nie? Michał, kurwa, dwa kółeczka do koła Sofy. Dwa łyki kawusi, kurwa, trzy głębokie wdechy. Dobra, dzięki Dobra, Piotrek. Dobra, dzięki Piotrek, tak, dziękujemy. No, także pozdrawiam YouTube, oczywiście zapraszam serdecznie, Twitch Shelly oficjalnie. Shelly, ile ludzi na streamie? 200. Ile ludzi na streamie jest? Czekaj, zaraz zobaczę. Bo kurwa, nawet nie wiem. O, 700. O, to wzrosło. No, kurwa, to nie tak, że wzrosło, tylko wtedy, jak gadaliśmy, to mi chodziło o to, że w piku miałem, kurwa, tam 800-900 osób. Piotrek, Ulfik na reżyserce mi mówi, że 550. 550? Tak. To czemu mi pokazuje 700? Znowu oszukujecie. 550 czy 700? Spadło teraz. Teraz spadło. Ej, jak odświeżyłem stronę, to było 700 i nagle tak, kurwa, pojedynczo w dół spierdalało. Ej, widzieliście, widzowie, kurwa. Trzymaj się, Piotra, uwielbiam cię, stary, pozdro. Trzymajcie się. Ostrym jak pejzaże, Vincenta Van Gogha, niedoceniony za życia, jak już zdechnę, to im pokaż. A wida koka, nie wida loka, robię to po nocach, choć czysty jestem jak woda. Moi rówieśnicy już widzieli Boga, jestem 0-0.